zaszczycona, iż mogę zaprosić Państwa na wspaniałą rozmowę z pułkownikiem Adamem Mazgurą. Pan Adam jest jedną z najważniejszych twarzy opozycji wobec łamania prawa, konstytucji i zasad demokracji przez obecną władzę. Jest też jednym z największych wrogów partii rządzącej, bo ośmielił się jej przeciwstawić, bo ośmielił się pozostać wiernym swojej przysiędze wojskowej, swojemu systemowi wartości, bo pokazał, że zawsze stał i stoi na straży Polski i polskiego narodu. Wbrew oczekiwaniom władzy, która uważa, że obowiązkiem żołnierza jest całkowite oddanie dzisiejszym ojcom narodu, pan Adam wybrał prawdę i demokrację. To on napisał list otwarty do generałów i oficerów Wojska Polskiego, który opublikowano 29 listopada 2016 roku. Wzywał w nim do bronienia przez wojsko konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, świeckości armii oraz odrzucenia wiary smoleńskiej. To on był jedynym z 13 sygnatariuszy apelu Stop Dewastacji Polski z 3 grudnia 2016, wzywającego do strajku przeciw rządowi PiS, pod którym podpisali się m.in. Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk. To on 22 grudnia 2016 roku wystosował list do biskupów w Polsce, gdzie apelował o zakończenie angażowania się Kościoła w politykę państwa polskiego. Dzisiaj pan Adam jest z nami. Wierzę, że spotkanie z nim pozostanie na długo w naszej pamięci jako wspaniała lekcja polskości, prawdziwego patriotyzmu i obywatelstwa. Zapraszam i oddaję głos panu Adamowi. Słuchajcie, po takich słowach to ja tylko powinienem powiedzieć, no to dopatrzcie, no jestem prawie święty, wszystko gra, tak? Nie. To znaczy, teraz ta wiara Beaty w to, że ja jestem taki wspaniały, mnie bardzo buduje oczywiście, ale miejmy nadzieję, że zasłużę sobie nawet tutaj, na tym spotkaniu, tym, żeby można było tak pięknie o mnie mówić. Ja dziękuję bardzo oczywiście za te słowa, ale myślę, że one są troszeczkę tak... Rozumiem, że chcieliście mnie dobrze przyjąć. No i w związku z tym takie miłe, dobre słowa. Szanowni Państwo, no cóż, no, pewnie nie wszyscy mnie tak naprawdę znają, to może kilka słów powiem o sobie. Jestem rzeczywiście emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego. I to żołnierzem i dowódcą. Nie tak jak zrobiła ze mnie propaganda tej podłej władzy, ubekiem i oprawcą stanu wojennego, bo ani w służbach żadnych nigdy nie byłem, ani w stanie wojennym nie brałem udziału. Także to są po prostu śmieszne sprawy, które ci ludzie o mnie wygadują. Praktycznie rzecz biorąc, od małego dziecka zostałem nauczony służby ojczyźny. Dzisiaj to może tak wzniośle brzmi, bo to wszyscy teraz służymy ojczyźnie, a najlepiej ci, którzy się nazywają narodowy, tak? Narodowcy, narodowy telewizor, to znaczy telewizja narodowa, prawda, narodowe stowarzyszenia i wszystko co narodowe, to od razu wiadomo, że to nie jest narodowe, tylko to jest pisowskie, tak? Dzisiaj. Ale mi chodzi o to, że pochodzę z takiej rodziny, w którym nie będę tam korzeniami gdzieś daleko sięgał, ale mój ojciec był żołnierzem Armii Krajowej i to żołnierzem bardzo młodocianym na ówczesne czasy, ale taki, który był bardzo aktywny i kiedy poszli na pomoc, mieszkał koło Białej Podlaski i kiedy poszli na pomoc Powstaniu Warszawskiemu, to NKWD ich tam zatrzymało przed Warszawą. Prawda? I oficerów zawołali na odprawę. Oczywiście tych oficerów już nikt więcej nie widział. A tym młodym chłopakom, takie jak mój ojciec, to kopał w dupę i mówię: słuchajcie, to nie wasza wojna, spieprzajcie gówniarze do domów i do mamy, tak? No to gówniarze, którzy walczyli już wcześniej z bronią w ręku, no to ustawiali RKM-y na torach kolejowych, które szły przecież z Moskwy i po prostu strzelali do tych transportów kolejowych, które szły na Warszawę. No to czy to popierać? Mam wątpliwość, ale niemniej jednak tak oni walczyli o tą swoją wojnę, tak? O swój udział w tej wojnie i polskość tych ziem.
tak? Rosjanie mówią, co jest polskie, tak? Co jest w ich interesie i czyja to jest wojna. No, efekt był taki, że mój ojciec ujawnił się dopiero w 1947 roku, kiedy została ogłoszona amnestia, kiedy rotmistrz Pilecki przyjechał jako emisariusz Andersa i namawiał ludzi, żeby wyszli z lasu, za co zresztą go później kaci zamordowali. No ale nie o tym. Ojciec skorzystał z amnestii i po 3 dniach został aresztowany przez NKWD, właściwie przez UBECję. Ale po 3 dniach siedzenia w ziemlance, jakiś młody ubek przyszedł w nocy i go po prostu wypuścił. Powiedział, spieprzaj gówniarzu, bo cię tu zabiją. No to ojciec mówi, no nie wiedziałem, czy mam bokiem, czy mam uciekać, bo strzelał mi w plecy, powiedzą, że zabili przy próbie ucieczki albo coś w tym rodzaju. No jakoś się tam wycofał, no i co? No i gdzie było uciekać, tak? No gdzie było uciekać? Uciekł do wojska. Bo wówczas były takie czasy, że jak ktoś taką postawę zaprezentował, że idzie do wojska, to był dostateczny dowód na to, że jest patriotą i w tej chwili chce służyć krajowi, tak? No i został podoficerem w Nysie, uciekł do tej Nysy, tam się zgłosił do szkoły podoficerskiej, saperów. No i tam, że tak powiem, osiadł. Jak później się okazało, że mógłby robić karierę, to mu jednak go tam znaleźli. Ale to już były inne czasy. Tak? Już nie skazywali, już nie zamykali. To już były lata 50. Zmarł Stalin, prawda? I się zaczęła od nowa. W związku z tym i on spłodził 4 synów i byliśmy wychowani w tym duchu. W duchu służby dla ojczyzny, której kiedyś nie było, która jest i zawsze może jej nie być, tak? I zawsze powinniśmy wiedzieć, co to jest polskość, jak zachowywać się przyzwoicie, jak szukać swojego człowieczeństwa i swego miejsca w historii. Jak szukać swojej polskości, jak być Polakiem. Ja od małego dziecka wiedziałem, co to jest Katyń, wiedziałem, co tam będę rozwijał. Wiadomo, jeżeli byłem tak chowany. Do tego stopnia, proszę Państwa, że pamiętam, jak koniecznie chciałem być już tam, gdzie dają jakieś mundurki, czyli zuchem chciałem być, prawda, no ale wtedy było tak, że tych mundurków nie było, że się nosiło ten znaczek zuchowy na sweterku, czy gdzieś tam. No i ja tak bardzo chciałem ten mundurek. Kiedyś w końcu mamusia gdzieś tam na jakimś targu kupiła stary taki mundurek harcerski i ja go złapałem i poszedłem w nim spać. A mama mówi, co ty, chłopie, co ty wyprawiasz, ten mundurek, w nim się nie śpi, a to mój mundurek, tak? No to mój mundurek. No to do tego stopnia byłem taki właśnie zaangażowany w te sprawy służby. No i tak mi zostało. Oczywiście droga moja to zuchy, harcerze, później byłem instruktorem harcerskim i jakby naturalnie od razu przeszedłem do służby wojskowej, skończyłem szkołę oficerską wojsk mechanizowanych. No i co, służyłem w Nysie, byłem dowódcą plutonu, dowódcą kompanii, dowódcą batalionu, Akademię Sztabu Generalnego, potem zwiąłem się za cywilne studia, także skończyłem ekonomię, skończyłem studia podyplomowe, administracyjne, prawne, więc troszeczkę miałem takiego, no, chęć do nauki, tak? Chęć do nauki, przy czym cały czas bardzo intensywnie służyłem w wojsku. W latach, jak tylko żeśmy jako Polska przystąpili tam do koalicji związanej z ratowaniem sytuacji w Iraku, później tam z tym ratowaniem to tam różnie było, tak? Ale niemniej jednak jak na pierwszą zmianę, od razu jak tylko Polacy wchodzili do Iraku, to ja również otrzymałem bardzo odpowiedzialne stanowisko. Byłem tam szefem grupy wsparcia rządu, czyli praktycznie odpowiadałem za odbudowę prowincji Babilon w Republice Iraku. Po służbie wojskowej, po powrocie z Iraku, chciałem bardzo mocno odnowić, to znaczy w ogóle spojrzenie na szkolenie w Wojsku Polskim. Zacząłem opracowywać nowe programy szkolenia. Nie tak jak u nas się szkoliło, hurra, prawda, i bagnet,
kura, granat i tak dalej, tak, tylko zupełnie inaczej, tak jak było to potrzebne, jak doświadczyłem właśnie chociażby poprzez styk z innymi armiami i tam właśnie w tym Iraku. Zostałem okrzyczany, że ma, coś ci się tutaj nagrywacie, tak? Coś ci się i tak dalej. No, w związku z tym, wiecie, rozumiecie, no to ja myślę sobie, Boże drogi, to jak tak, to ja może lepiej, to może lepiej swoją drogę będę dalej wybierał. No ale mniejsza o to. W każdym razie zawsze byłem bardzo wiernym żołnierzem, bardzo z dużym zaangażowaniem służyłem w wojsku, ale nigdy nie byłem przesadnie zdyscyplinowany. Co ja mam na myśli z przesadnie zdyscyplinowany? Nigdy nie wykonywałem ślepo rozkazów. Tak? Ja zawsze musiałem rozumieć, co się dzieje i dlaczego akurat taki rozkaz trzeba wykonać. I to mi zostało. Proszę Państwa, kiedy skończyłem służbę wojskową, doszedłem do wniosku, że pójdę własną drogą. Bardzo mocno byłem związany z ruchem karpackim, a mianowicie moja jednostka, którą dowodziłem, była jednostką, która kontynuowała tradycję bohaterów spod Monte Cassino, czyli 3. Dywizji Szczerców Karpackich. I w związku z tym, ponieważ cały czas czułem duży związek z tą grupą całą taką byłych żołnierzy i ich rodzin, żeby było wszystko jasne, więc jeździłem, byłem zapraszany, ciągle jeździłem tam do nich na spotkania, do Londynu, na Monte Cassino, do tego stopnia, że oni poprosili, żebyśmy zrobili tutaj w Polsce takie stowarzyszenie, które połączy te wszystkie ruchy karpackie ze wszystkich krajów. No bo Karpatczycy nigdy tak naprawdę wcześniej nie wrócili do kraju, tylko zostali rozdysponowani na cały świat, prawda? I praktycznie byli wszędzie, jako żołnierze ci niesłuszni walczący na Zachodzie. Tylko część wróciła do kraju. No w związku z tym zorganizowałem takie stowarzyszenie, zostałem pierwszym prezesem tego stowarzyszenia. Jeden kierunek, a drugim kierunkiem był mój naturalny kierunek, polegający na tym, że w międzyczasie wobec różnych zawirowań politycznych okazało się, że został rozwiązany Związek Harcerstwa Polskiego na moich terenach. No w związku z tym zostałem poproszony tam przez kolegów starszych, no i zaangażowałem się w proces tworzenia na nowo Związku Harcerstwa Polskiego. No i po kilku latach powstał oczywiście Kupiec Nysa, a następnie Chorągiew Opolska, która też była wcześniej zlikwidowana. I zostałem komendantem Chorągwi. Tym komendantem Chorągwi byłem do momentu, kiedy do starcia z panem Macierewiczem, taką już ostatecznym starciem, w którym pan Błaszczak z trybuny sejmowej krzyczał, cytuję: ej tam, rodzice na Opolszczyźnie! Wiecie, że ubek rządzi waszymi dziećmi? Wychowuje wasze dzieci? Takie słowa padły wypowiedziane w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej przez Błaszczaka. No, ale dlaczego padły? No padły dlatego, jak już powiedziałem, jest to kompletna bzdura. A padły dlatego, że tak jak tutaj Beatka przeczytała, opublikowałem parę ważnych dokumentów, gdzie wzywałem żołnierzy do godnego zachowania, tak? No i nazywałem wręcz pana Macierewicza zdrajcą, tak? Jak on napisał, że jak został wybrany, dostał tytuł Patriota Roku, tak? Pamiętacie? Patriota Roku, a ja od razu pod tym napisałem: a jakiego kraju? No i to a jakiego kraju zrobiło takie spustoszenie w kraju, że to były wręcz wywoływało śmieszność, tak jak i teraz. No i pan Macierewicz postanowił mi tego nie darować. A jak się podpisałem pod tym dokumentem, o którym wspomniała Beatka właśnie razem z Wałęsą, z Fraceniukiem, no to wówczas zmanipulowano moje występy pod Sejmem. Prawda, i cały rok ujeżdżano mnie, prawda, że jestem obrońcą stanu wojennego i innych rzeczy tam.
bzdury kompletne, historie powymyślane przez nich tylko po to, żeby mnie zaatakować i zamknąć mi gębę. Mówiąc gębę, oczywiście mam cudzysłów na myśli. Proszę Państwa, efekt był taki, że mówię, rok czasu, cały czas, dzień w dzień, można się było w telewizji tak zwanej publicznej dowiedzieć, jakim to złym człowiekiem jest Mazgula, z tym, że nigdy nie padły żadne konkrety, mimo że mieli całą moją grubą teczkę akt personalnych, różnego rodzaju opinii, spraw z całego mojego życia, że tak powiem, a jednak nie znaleźli niczego, co tak naprawdę mogliby użyć przeciwko mnie. Efekt był taki, proszę Państwa, że całą moją rodzinę zaszczuto, żonę zwolniono z pracy, bratanica wystąpiła o zmianę nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Odbiło się to również i na mnie, bo ja ostatecznie zostałem zaproszony tam do Stanów Zjednoczonych na spotkania z opozycją i tam niestety trafiłem do szpitala z ostrym atakiem serca. Dostałem rachunek na 111 tysięcy dolarów za uratowanie praktycznie mojego życia. Także koszty były straszne, ale powiedziałem sobie tak. Albo Adam, będziesz dalej służył ojczyźnie, dalej będziesz wierny przysiędze wojskowej, w którym wyraźnie żołnierz służy narodowi, a nie rządowi. Mało tego, jeszcze strzeże, czy stoi na straży Konstytucji, prawda, i honoru żołnierza polskiego. Więc doszedłem do wniosku, że taka jest moja rola i taki jest mój kierunek, żeby być konsekwentnym, bo jeżeli nie będę i spokojnie dam się zaszczuwać dalej przez tą narodową szczujnię, no to praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, moje wnuki czy prawnuki zapytają kiedyś moją córę czy kogoś, nawet po mojej śmierci, a dlaczego tatuś był ubekiem? Tak? No bo jakie inne wyjście, tak? Proszę Państwa, dlatego praktycznie angażuję się we wszystko, co jest związane z opozycją. Jestem działaczem KOD-u, jestem działaczem KORD-u. W zasadzie jestem wszędzie, gdzie trzeba działać i trzeba mówić prawdę o tym, co się dzieje w naszym kraju. Protestuję, jestem pod sądami. W Nysie zorganizowałem już 118 protestów pod sądami. W sumie przez ostatnie 2 lata. Proszę Państwa, jestem uczestnikiem na bieżąco protestów warszawskich, kontrmiesięcznic, prawda, byłem z obywatelami na niejednej blokadzie. Bardzo mocno przeżyłem jeden z takich protestów, który robiliśmy w Katowicach przeciwko marszowi faszystów, gdzie nas po prostu policja wyłamywała ręce kobietom. No, mnie też potraktowano bardzo brutalnie. A potem oczywiście stawiano przed sąd, tak, na ławie oskarżonych, że bezprawnie, jak oni to mówią, bezprawnie blokują niezakazane zgromadzenie. Tak, no więc, bo tak to określają. Więc ja od razu stanąłem przed sądem, mówię, panie prokuratorze, proszę mi jeszcze raz powiedzieć, co mi pan zarzuca. Bo ja uważam, że to, co mi pan zarzuca, to jest jedno wielkie podłe kłamstwo. Bo jeżeli pan mi zarzuci, że ja poszedłem blokować marsz faszystowskiego zgromadzenia, które idzie i nawołuje do nienawiści, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, sioniści i nie wiadomo kto jeszcze, z pałami, z hasłami, prawda, śmierć wrogom i tak dalej, to ja się z tym zgadzam. Ja to właśnie robiłem. Tylko jakim prawem pan dopuścił do tego, że chroni to polska policja? Z orzełkami na czapce i w mundurach polskich. Na razie, póki co, jakoś mi się udaje z tych sądów wychodzić bezkarnie, ale
To się może w każdej chwili zmienić. Sami o tym ci, co protestują, wiedzą. To może tyle o sobie. Bo...